Państwa na seminarium organizowanym przez Zespół Historii Kartografii działający przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, to seminarium, czy pretekstem do zorganizowania tego seminarium było ogłoszenie nagrody imienia profesora Stanisława Aleksandrowicza i w zasadzie osoba, która wygrała tegoroczny konkurs, ustawiła nam tematykę dzisiejszego spotkania, czyli kalibracja dawnych map. Czyli taki, proszę Państwa, mariaż, swoisty mariaż dawnej kartografii z nowoczesnymi technologiami. Konkurs został zorganizowany czy ogłoszony w tym roku po raz pierwszy. Laureatem tego konkursu został pan Mateusz Palczewski z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Natomiast promotorką była pani profesor Beata Konowska z tegoż właśnie uniwersytetu. Proszę Państwa, już w tej chwili chyba możemy powiedzieć, że konkurs zostanie ogłoszony w tym roku po raz kolejny i zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się dawnymi mapami, a są na etapie pisania prac licencjackich czy magisterskich. Już teraz zapraszamy do udziału. Proszę Państwa, program naszego spotkania wygląda następująco. Otóż rozpocznie pan Kamil Nieścioruk, pan doktor Kamil Nieścioruk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Później będzie pan Mateusz Palczewski, który jest właśnie laureatem tegorocznego konkursu. Natomiast zakończy pan doktor Paweł Weszpiński z Muzeum Warszawy. Obaj panowie doktorzy są jednocześnie członkami naszego zespołu, a więc będzie to taka klamra spinająca dzisiejsze wystąpienie. Tak jak wcześniej pan Kamil powiedział, ale być może nie wszyscy z Państwa słyszeli, nasze spotkanie będzie nagrywane. Będzie później upublicznione na stronie zespołu, będzie upublicznione na fanpage'u facebookowym naszego zespołu, być może również na YouTubie, zobaczymy jak technikalia nam na to pozwolą. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zadać w trakcie wykładu poszczególnych prelegentów pytanie, to proszę robić to na czacie, ewentualnie przez podniesienie ręki już po zakończeniu tej części merytorycznej. Będą trzy wystąpienia, około 15-minutowe, później będzie chwila czasu na dyskusję, ale dyskusję możemy przenieść, proszę Państwa, również do mediów społecznościowych. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zadać pytanie, wyjaśnić pewną kwestię, ewentualnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami czy wnioskami, będzie taka możliwość, żeby w formie na przykład komentarza na Facebooku zadał takie pytanie. My będziemy starali się na bieżąco te kwestie rozstrzygać. A zatem kończąc już może ten przedługi wstęp, zapraszam pierwszą osobę, czyli pana doktora Kamila Nieścioruka do wygłoszenia swojego referatu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry raz jeszcze. Cieszę się, że zebrało nas się już tutaj ponad pół setki. To jest, jeśli można tak trochę żartem powiedzieć, pewna zaleta obecnej niezbyt ciekawej sytuacji. Możemy się zorganizować i spotkać online. Ja już Państwu udostępniam moją prezentację. W związku z tym, że jestem pierwszy na liście prelegentów, to pozwoliłem sobie i mając na uwadze taki otwarty i popularny charakter naszego dzisiejszego spotkania, pozwoliłem sobie tę moją prezentację zorganizować jako taki wstęp do tematu, żeby tych z Państwa, którzy może mniej zajmują się dawnymi mapami, czy mniej zajmują się relacją dawnej mapy do tych nowoczesnych technologii, wprowadzić w ten temat. Bo oczywiście myśląc o mapie dawnej, często myślimy o jakimś obiekcie, który jest zabytkowy, który jest atrakcyjny, może graficznie atrakcyjny jako pewne dzieło sztuki, może czasem nawet lokata kapitału. Natomiast rzadko kiedy o takich mapach, zwłaszcza takich, które widzą Państwo w tej chwili na slajdzie, myślimy jako o
przedmiocie nawigacyjnym, takim narzędziu, pokaże nam te realia dawnego świata w sposób wiarygodny, w sposób wiarygodny metrycznie. To się oczywiście z czasem zmieniało, głównie tu XIX wiek, XX wiek przynosi duże zmiany w technikach pomiarowych, systematyczne pomiary, lepszy sprzęt, w związku z czym pojawiają się mapy, o których my już myślimy w takich kategoriach narzędzi poprawnych geometrycznie. Nawet jeżeli to, co w tej chwili widzą Państwo na slajdzie, to jest mapa z drugiej połowy XIX wieku, topograficzna karta Królestwa Polskiego po lewej, a po prawej z lat 30. XX wieku mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego. Te mapy, chociaż one graficznie dają Państwu znać, że są już sprzed pewnego czasu, to taka ich szczegółowość sugeruje, pokazuje ale Państwu z pojęciem mapy, niż to, co pokazywałem na tych pierwszych slajdach. Tak na marginesie może warto tu powiedzieć o pewnym rozróżnieniu pojęć, dokładność i szczegółowość. O dokładności mówimy w kategoriach prawdziwości jakby położenia, czyli miejscowość na mapie może być przedstawiona dokładnie, czyli w tych współrzędnych, w których ona rzeczywiście występuje w terenie, lub mniej dokładnie z pewnym przekłamaniem. Szczegółowość to natomiast głębia obrazu, czyli ilość szczegółów, czy też liczba szczegółów na mapie. Czy pokazujemy tylko kontur zabudowy, czy pokazujemy poszczególne domy. XX wiek, już oferujący coraz to lepsze mapy, to także taki moment, w którym dość mocno zaczyna się zainteresowanie tymi mapami starszymi, mapami, które możemy sobie odnieść do współczesności, czy tej współczesności w danym momencie, i takich prac badających dawną kartografię pod bardzo różnymi kątami, z różnych punktów widzenia, jest naprawdę sporo, również w tej polskiej historii kartografii. Tu mają Państwo kilka znaczących nazwisk w tym, z tej dziedziny, jak Państwo widzą, od 1913 praca Merczynka, więc naprawdę dość wcześnie już mamy no, ponad 100 lat od opublikowania tej pracy. To są prace, które dotyczą dawnych map, w których pojawiają się liczne współczynniki mówiące o tym, jakie są zniekształcenia na tej mapie, jak bardzo na przykład przekłamane są odległości czy kąty, więc gdyby Państwo otworzyli taką publikację, to znajdziemy tam dużo tabelek, dużo liczb, natomiast często takim sposobem bardziej trafiającym nie tylko do przeciętnego użytkownika, ale do właściwie do każdego jest ta prezentacja graficzna. To jest zresztą siła mapy, że ona pokazuje skomplikowane relacje, które w formie tekstowej zajęłyby nam wiele stron, pokazuje te relacje w bardzo skondensowanej, eleganckiej formie. Więc te rozwiązania graficzne pokazujące własności kartometryczne, to jest taka wisienka troszkę na torcie tych badań kartometrycznych, ale analizując dawne mapy, zawsze powinniśmy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy na nie patrzeć z dzisiejszego punktu widzenia. Nie możemy oczekiwać od mapy dawnej, że ona będzie miała taką samą dokładność jak dzisiejsze opracowania bazujące na satelitarnych technikach pomiarowych na przykład. Każda taka mapa jest osadzona w swoim kulturowym, historycznym kontekście, jest świadectwem epoki, narzędzi, rozwoju techniki. My nie zawsze możemy od razu powiedzieć, że mapa jest zła lub dobra, nie wiedząc, co kierowało jej twórcą. Być może on miał takie, a nie inne możliwości techniczne, takie, a nie inne
zalecenia od swojego mocodawcy, czy nawet po prostu zapłacono mu tylko za tyle i nie wykonał innych elementów, które teoretycznie mógłby. Więc poznanie własności dawnej mapy to nie tylko poznanie tych własności geometrycznych, to także poznanie całego tła. Warto się tym zająć. Warto się tym zająć, żeby dobrze wykonać te kroki, o których dzisiaj będziemy tutaj mówili, na których będziemy się koncentrowali. Te ilustracje na razie są pewną zapowiedzią tego, co dzisiaj Państwa czeka, ale one pokazują, że mapa dawna, która, gdy na nią spojrzymy, wygląda wiarygodnie, wygląda elegancko, w momencie, gdy zajmujemy się jej zniekształceniami, gdy zajmujemy się tym problemem osadzenia jej w rzeczywistych, współrzędnych, dzisiejszych systemów informacji geograficznej, czasem okazuje się, że uzyskujemy efekt taki jak na tym górnym zestawie. To jest przykład dość ekstremalny, bo mapa Pertesa, więc właściwie dla tych map sprzed XIX wieku dość często uzyskujemy takie zaskakujące efekty. Dzisiaj komputery dają nam bardzo wiele możliwości przekształceń tych map, bardzo wiele możliwości analiz, ale komputery w kartografii to właściwie połowa XX wieku, już w latach 60. Sporo ciekawych zastosowań, ale jednak głównie obliczeniowych. Te ograniczenia graficzne powodowały, że nie można sobie było pozwolić na takie analizy, jak te, które widzieli Państwo na poprzednim slajdzie, takie zaawansowane przekształcenia obrazu tych map, ale same obliczenia zniekształceń względnych czy bezwzględnych, do tego komputery były wykorzystywane. Dzisiaj właściwie każdy z Państwa siedzi teraz przy urządzeniu nieporównywalnie potężniejszym niż to, które było przed chwilą widziane. I dzisiaj każdy z nas, czy większość z nas ma na co dzień kontakt z jakąś cyfrową mapą, mapą w internecie, nawigacją w telefonie, poszerzoną rzeczywistością w różnego rodzaju aplikacjach, czy nawet grach terenowych, które możemy sobie na smartfonie zainstalować. To wszystko wiąże się z takim pojęciem jak systemy informacji geograficznej, czyli pewien mariaż geografii, kartografii, informatyki, teorii baz danych. Coś, w czym właśnie przestrzeń spotyka się z tym środowiskiem cyfrowym. W branży jest to naprawdę bardzo rozbudowana dziedzina, rozbudowana do tego stopnia, że również historia znajduje tam swoje bardzo fajne miejsce. Mamy nawet takie pojęcie jak GIS historyczny, w ramach którego dzieją się bardzo różnorodne rzeczy, od działań popularyzatorskich, tak jak po lewej stronie mogą Państwo zobaczyć wirtualną, trójwymiarową makietę dawnej przestrzeni miasta, to jest akurat Lublin, badania bardziej naukowe, odtwarzające pewne elementy środowiska, poznające tę przestrzeń w przeszłości, w których to badaniach jednych i drugich wykorzystuje się te mapy dawne, żeby poznać, co się w tej przestrzeni w minionym czasie działo, żeby zobaczyć, jak to się wszystko odnosi do realiów współczesnych, ale żeby właśnie odnieść taką dawną mapę do realiów współczesnych, musimy tę mapę osadzić w środowisku cyfrowym, osadzić ją we współrzędnych dzisiejszych map. Ona oczywiście, jak Państwo widzieli na tych niektórych poprzednich slajdach, kolokwialnie mówiąc, nie siedzi. Więc to zadanie wpasowania mapy dawnej we współczesną przestrzeń, nazywane kalibracją, georektyfikacją, to jest zadanie, które możemy wykonać na przykład najczęściej poprzez identyfikację, jeżeli mamy współrzędne, możemy to robić poprzez współrzędne, ale najczęściej poprzez identyfikację jakichś punktów wspólnych na mapie dawnej i we współczesnej przestrzeni. Oczywiście powinno to być poparte badaniami chociażby historycznymi, czy te punkty są niezmienne, czy to skrzyżowanie dróg, które widzimy
na mapie dawnej na pewno jest tym samym skrzyżowaniem, które dzisiaj funkcjonuje, czy nie nastąpiły jakieś zmiany układu komunikacyjnego i tak dalej. Cały ten proces można obrazowo porównać do takiej sytuacji, w której wydrukowalibyśmy sobie na naszą mapę dawną na arkuszu gumowym i identyfikując punkt, naciągamy tę gumę, wbijamy na przykład szpilkę czy jakiś gwoździk, żeby to miejsce już stabilnie w tym miejscu było i zajmujemy się pozostałymi częściami mapy. W efekcie ta mapa dawna jest w jednym miejscu rozciągnięta, w jednym miejscu skurczona. Stopień tych zniekształceń zależy od poprawności geometrycznej, od kartometryczności tej mapy, czyli od tych własności geometrycznych. Technicznie to jest taki proces, który można przeprowadzić na różne sposoby. Tu ogólnie rzecz ujmując, wchodzą w grę różnego rodzaju przekształcenia wielomianowe, transformacje wielomianowe, ale przy niektórych opracowaniach często wystarczy, czy możemy się posłużyć nawet takimi prostymi zastosowaniami jak skalowanie, obrót. To przy mapach dawnych nie za często się zdarza, bo właściwie im mapa starsza, tak uogólniając można powiedzieć, tym bardziej ona się nam zniekształci. Tu widzą właśnie Państwo tę mapę Pertesa, już wcześniej pokazywaną, która no dość mocno po tych przekształceniach została zwichrowana, obrazowo to nazywając. Nieraz okazuje się, że pewne relacje topologiczne, czyli wzajemne relacje obiektów w przestrzeni są zupełnie inaczej przedstawione na mapie. Może nie aż tak ekstremalnie jak powiedzmy przesunięcie czegoś ze wschodu na zachód względem innych obiektów, ale z różnymi przypadkami mamy do czynienia. Żeby tę mapę dobrze skalibrować, dobrze osadzić w systemach informatycznych, w narzędziach geoinformatycznych, we współczesnych współrzędnych, żeby odnieść do współczesnych współrzędnych, to jak wspominałem, warto, naprawdę warto poznać również historię, okoliczności powstania takiej mapy, żeby być świadomym tego, co ona może nam oferować, żeby nie stawiać jej zbyt dużych wymagań, bo zwyczajnie czasem niektóre opracowania tych wymagań spełnić nie mogą. Sposobów poznania tych właściwości, zanim zajmiemy się kalibracją czy pewnym elementem na drodze kalibracji, jest zapoznanie się z tymi właściwościami geometrycznymi, chociażby właśnie w formie takich graficznych prezentacji. Osoby, które będą po mnie miały prezentację, będą Państwa wprowadzały w bardziej w szczegóły konkretnych przypadków. Ja tu Państwu chciałem zrobić taki wstęp, rozgrzewkę, tak to możemy nazwać. To, co w tej chwili widzą Państwo na slajdzie, to siatka zniekształceń, czyli taki układ linii, które w idealnej sytuacji, czyli gdyby ta mapa była niezniekształcona, byłyby równoległe i prostopadłe, czyli po prostu siatka kwadratów. To czasem mogą być południki i równoleżniki, ale nie zawsze one na mapie występują. Tu widzą Państwo, jak bardzo, zwłaszcza w tej części wschodniej, to jest mapa zorientowana tradycyjnie, więc po prawej stronie, jak bardzo te linie uciekają nam od tego układu pion-poziom, czyli tam ta mapa jest bardzo zniekształcona. Widzimy też, że te oczka siatki są raz mniejsze, raz większe, więc tutaj dzieje się też coś ze skalą, bo i skalę możemy badać. Skala, proszę Państwa, mapy, taki parametr podstawowy, może czasem zaskakujące jest to, że nawet współczesne mapy nie mają stałej skali. Jest pojęcie skali głównej i skal lokalnych. Są pewne zróżnicowania. Na mapach dawnych widać to doskonale, przy czym te zniekształcenia są bardzo nieregularne czasem. Są przypadki, w których skala w obrębie jednej mapy może różnić się nawet dwukrotnie. To też pozwala nam stawiać sobie pytania, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało i czego możemy oczekiwać od tej mapy w związku z tym. To jest jakby kolejny element do tego pytania, jak podejść do mapy dawnej. Oprócz takiego zjawiska całościowego możemy ten całościowy obraz starać się uchwycić z poszczególnych punktów. Tu widzą Państwo
taką metodę, która pokazuje dla każdego wybranego punktu, tego punktu stabilnego, który posłużył do kalibracji tego planu, to jest akurat plan Lublina, czyli do naciągnięcia tego planu do rzeczywistych współrzędnych, widzimy okręgi. Wielkość tych okręgów to jest zależna od sumy błędów odległości z tego punktu do wszystkich pozostałych punktów. Czyli mówiąc obrazowo, im większy, tym większy błąd jest w danym punkcie, tym niekształcone jest dane miejsce na mapie. My takie błędy dla punktów różnorodne, tu na przykład błędy kątowe, możemy sobie analizować indywidualnie dla każdego punktu. To też nam pokazuje pewną charakterystykę takich punktów, charakterystykę różnych miejsc na mapie. Możemy nawet badać powierzchnię. To jest czasem trudniejsze również pod względem pewnego podejścia metodycznego, ale i zniekształcenia powierzchni też można badać. To, co na tych ostatnich slajdach Państwu pokazałem, to są głównie takie graficzne prezentacje tych wyników analiz dokładności map dawnych, bo one, zwłaszcza na seminarium online, one są ciekawsze, bo są właśnie tym komunikatem graficznym, czyli mamy mapa plus jakieś cechy ilościowe, jakościowe. Chciałem tu Państwu przekazać przede wszystkim właśnie taką wiedzę, po co my w ogóle tym się zajmujemy, dlaczego nas interesuje. Jedna sprawa interesuje ta kartometria, jedna sprawa to jest ta konieczność czy chęć mariażu dawnych map ze współczesną technologią, ze współczesnymi źródłami. Natomiast druga sprawa to ta konieczność poznania wartości dawnej mapy. Ona jest drogą do uzyskania tej pierwszej części, czyli tego połączenia mapy dawnej i współczesnej, ale przynosi też nam często inne ciekawe wiadomości o dawnych mapach, o ich autorach, o historii, więc tutaj historia, dawna kartografia znajduje bardzo ciekawe zastosowanie we współczesnych środkach jakiegoś wyrazu elektronicznego na poziomie popularnym, na poziomie badawczym. I o tych konkretnych przypadkach, czyli jak to wygląda w narzędziu, jakie są efekty upubliczniania takich prac, dowiedzą się Państwo z dwóch następnych prezentacji. Z mojej strony tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję, Kamilu. Proszę Państwa, tutaj Pan Robert Gaweł podniósł rękę. Zapewne chciałby zadać pytanie do tego referatu. Tak, jeżeli można krótko. Chciałem się dopytać, nie wiem, czy prelegenta, który mówił, czy następnych prelegentów, czy w ramach Państwa zespołu, albo znacie Państwo kogoś, kto się zajmuje wektoryzacją dawnych map. No bo już tak czysto warsztatowo, no pliki wektorowe są bardziej łatwiejsze do wykorzystania w wielu rzeczach. I tyle. Znaczy, gdyby Pan odpowiedział lub ktoś z następnych prelegentów coś na ten temat powiedział, to mu bardzo wdzięczny. Dziękuję. Tak, odpowiadając krótko, tak, wiele osób się tym zajmuje, zarówno z zespołu, jak nie tylko z zespołu. To jest rzeczywiście często konieczność badawcza w momencie, gdy my mamy do czynienia z dzisiaj z bazami danych, różnymi przestrzennymi bazami danych współczesnymi i chcemy wykonywać jakieś analizy, czy chcemy wykonywać, tak jak ja tu pokazywałem na slajdach, pewne wizualizacje, czy to trójwymiarowe, czy dwuwymiarowe, to jest konieczność wyciągnięcia pewnych informacji w formie obiektowej, w formie wektorowej, czyli geometrii, ale również często uzupełnionej o liczne tabele atrybutów. Tu wchodzimy w ogóle w cały zakres pojęć związanych z geografią historyczną. Również myślę, że o tej ta wektoryzacja obiektów jeszcze gdzieś tutaj nam się pojawi na pewno w kolejnych slajdach. To tak w pokrótce odpowiadając. Często tego typu prace robimy, bo musimy robić, natomiast oczywiście, żeby je wykonać poprawnie, czyli zwektoryzować takie dane, to
musimy tę mapę rastrową, ten obraz, najpierw skalibrować. Ewentualnie odwrotnie, możemy kalibrować też wektor, ale tak czy inaczej muszą się pojawić jakieś procedury, które naciągają nam tę dawną treść, czy ona jest rastrem, czy ona jest wektorem, naciągają tę dawną treść do współczesnych materiałów, do współrzędnych jakichś tam wybranych systemów odniesień. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, na przyszłość prosiłbym o krótkie pytania i krótkie odpowiedzi. Dobrze, żebyśmy mogli się zmieścić w czasie. Pan Mateusz Niemiec jeszcze ma pytanie. Tak, dzień dobry. Mateusz Niemiec, Muzeum Krakowa. Ja tylko szybko odpowiem koledze Robertowi. Robercie, napisz do mnie w tej sprawie. Przepraszam bardzo, tylko tyle. Jasne, super. Właśnie taka jest również rola tych spotkań online, żebyśmy mogli odpowiadać sobie na ważne pytania i nawiązywać kontakty. Proszę Państwa, teraz zapraszam do wystąpienia osobę, która, tak jak mówiłem na wstępie, ustawiła nam tematykę dzisiejszego spotkania, laureata konkursu imienia profesora Stanisława Aleksandrowicza, pana Mateusza Walczewskiego. Panie Mateuszu, 15 minut dla pana. Dzień dobry Państwu. Już udostępniam ekran. Szanowni Państwo, przygotowałem prezentację, której tematem jest analiza kartometryczności w oprogramowaniu GIS. Celem tej prezentacji jest przedstawienie procedury przeprowadzania GIS. Procedurę tę opracowałem na potrzeby swojej pracy magisterskiej, w ramach której badałem kartometryczność planów miast Polski i krajów sąsiednich z lat 60. i 70. XX wieku. Na początek wyjaśnił, co to jest ta kartometryczność, oraz wyjaśnił inne podstawowe pojęcia pojawiające się w prezentacji. Następnie powiem, w jaki sposób można przeprowadzić kalibrację zimnowojennych planów miast. Później przejdę do najważniejszego punktu prezentacji, czyli do tak zwanej analizy odległości, czyli takiej analizy, którą w oprogramowaniu GIS można przeprowadzić w sposób półautomatyczny. W dalszej kolejności wspomnę o analizie skali oraz o problemach w jej przeprowadzeniu w oprogramowaniu GIS. Na koniec powiem, jak można wygenerować wizualizację zniekształceń map pomocne w ocenie kartometryczności oraz przedstawię wnioski z prezentacji. Przejdźmy do wyjaśnienia podstawowych pojęć. Kartometryczność to cecha mapy oznaczająca, że jej obraz może być wykorzystywany do przeprowadzenia pomiarów w celu określenia cech ilościowych prezentowanych na niej zjawisk i obiektów. Jeśli odległości na mapie badanej są całkowicie zgodne z odległościami na mapie wzorcowej, mapie referencyjnej, to mówi się, że badana mapa jest w pełni kartometryczna. Im mniejsza jest ta zgodność... Ja przepraszam bardzo, że wchodzę w pół zdania, ale u mnie jest wyświetlony tylko pierwszy slajd. Nie wiem, czy to dotyczy wszystkich, czy tylko u mnie coś się zawiesiło. Jeżeli u mnie to nie... Prawdopodobnie udostępnił pan tylko okno PowerPointa, natomiast nie to okno, które otwiera się jako nowe okno w prezentacji. Aha. Proszę kliknąć widok i wybrać tryb prezentacji. Znaczy to było pewnie zrobione, tylko wtedy otwiera się nowe okno. To był częsty błąd, że ostatni krok nie jest zrobiony. Teraz widać? O, super. Możemy ciągnąć dalej temat. Dobrze. No to wyjaśniłem, co to jest kartometryczność. Dodam, że analiza kartometryczności pozwala wykryć deformacje treści mapy, które są przyczyną niezgodności z mapą referencyjną i ustalić wielkość tych deformacji. Oprogramowanie GIS służy między innymi do przetwarzania i analizy danych odnoszących się do przestrzeni, na przykład punktów na mapie. Kalibracja oznacza nadawanie skanowi mapy odniesienia przestrzennego w oprogramowaniu GIS, czyli dociąganie punktów mapy kalibrowanej, punktów kontrolnych, do odpowiadających im punktów na mapie referencyjnej. Błąd kalibracji wyrażany jest liczbowo i informuje o oddaleniu od siebie punktów po próbie nałożenia ich na siebie. Teraz powiem parę słów o kalibracji planów zimnowojennych. Ponieważ większość badanych przeze mnie planów była uboga w znaki topograficzne,
Punkty kontrolne rozmieszczałem tylko na skrzyżowaniach ulic i przecięciach ulic z torami kolejowymi. Punkty rozmieszczałem równomiernie po całym planie, aby nie pominąć miejsc, gdzie mapa była najmniej dokładna i nie wypaczyć przez to wyniku. Liczba punktów kontrolnych była zależna od wielkości obszaru przedstawionego na mapie. Rozmieszczając punkty na planach stolic, czyli dużych miast, nazbierało się co najmniej 30 punktów, a na planach pozostałych, mniejszych miast, wychodziło trochę mniej niż 30 punktów. W przypadku kalibracji badanych przeze mnie planów zależało mi na zachowaniu kompromisu między błędem kalibracji a zniekształceniem obrazu mapy powstałym wskutek kalibracji. Nie mogłem zastosować transformacji typu spline, ponieważ punkty byłyby na siebie idealnie nałożone, więc błędy kalibracji wyniosłyby zero i nie miałbym wartości do dalszych obliczeń. Chciałem też, aby graficzna wizualizacja deformacji treści mapy była prezentowana na mapie wyglądającej w miarę naturalnie. Taki kompromis można zachować, używając transformacji wielomianem drugiego stopnia dostępnej w oprogramowaniu GIS. W przypadku aplikacji Map Analyst, o której opowiem w dalszej części prezentacji, zastosowałem sześcioparametrową transformację afiniczną. Kompensuje ona specyficzne zniekształcenia charakterystyczne dla planów zimnowojennych. Teraz przejdziemy do najważniejszej części prezentacji, w której opowiem o samym przeprowadzeniu analizy kartometryczności. Jako metodę analizy wybrałem metodę odległości, o której mój przedmówca, pan dr Kamil Nieścioruk, pisał w swojej pracy doktorskiej. Ja w ramach swojej pracy magisterskiej podjąłem próbę wdrożenia jej do oprogramowania GIS. Najpierw jednak wyjaśnię, na czym ta metoda polega. Polega ona na wyznaczeniu łącznego błędu odległości dla punktu na mapie dawnej. Poprzedzone jest to połączeniem punktów kontrolnych mapy odcinkami, każdy punkt z każdym, i obliczeniu błędów odległości, czyli różnic długości odpowiadających sobie odcinków z obu map wychodzących z tego samego punktu. Łączny błąd odległości jest sumą wartości bezwzględnych z obliczonych wcześniej błędów. Pokażę to na przykładowym rysunku. Po lewej stronie mamy połączone punkty na mapie dawnej, po prawej te same punkty na mapie współczesnej, referencyjnej. Bierzemy długości odcinków łączących punkty 1 i 2, odejmujemy je od siebie i to samo robimy z odcinkami łączącymi punkty 1 i 3. Wartości, które wyszły w odejmowaniu, dodajemy do siebie i mamy łączny błąd odległości dla punktu 1. Można wyróżnić trzy etapy realizacji tej metody w oprogramowaniu GIS. Pierwszy etap to utworzenie dwóch zbiorów punktów. W nomenklaturze GIS zbiory nazywane są warstwami. Drugi etap jest zautomatyzowany dzięki modułowi Model Builder programu ArcMap. Ostatni etap to wizualizacja wyników analizy w programie QGIS. Zbiory punktów podczas pokalibracji są wyświetlane w oknie programu ArcMap, ale trzeba je na nowo wygenerować, aby móc na nich wykonywać operacje. Punkty mapy współczesnej wygenerowano ze współrzędnych, wyeksportowanych z tabeli kalibracji, której przykład widać na slajdzie. Współrzędne punktów mapy dawnej trzeba obliczyć w arkuszu kalkulacyjnym, eksportując tabelę do arkusza, przepisując z niej kolumny residual X, residual Y, bo ich nie ma w wyeksportowanej tabeli, i odjąć od siebie odpowiednie kolumny. Tak wygląda utworzony przeze mnie model do analizy odległości. Na wejście przyjmuje on wygenerowane wcześniej zbiory punktów oznaczone granatowymi symbolami. W pierwszej kolejności model generuje odcinki łączące wszystkie pary punktów. Dla osób znających ArcGISa model używa do tego celu narzędzia Construct Site Lines. Tak wygląda przykładowy wynik tego etapu. Następnie model oblicza długości odcinków na obu mapach. Model używa narzędzia Add Geometry Attributes. Długości te są przechowywane w zbiorach odcinków. Kolejnym etapem jest obliczenie błędów odległości.
czyli użycie po kolei narzędzi join field, add field, calculate. Następnie błędy odległości są grupowane według punktów, dla których mają być sumowane, a później te sumy są po prostu obliczane i zapisywane w zbiorze punktów mapy dawnej. Za to odpowiedzialne są narzędzia dissolve i join field. Żeby zwizualizować wartości obliczone przez model, należy wyświetlić punkty jako okręgi. Średnica okręgu ma być proporcjonalna do sumy błędów odległości obliczonej dla punktu kontrolnego. Polecam wykonanie tej czynności w programie QGIS, gdyż po samej legendzie widać, że lepiej rysuje okręgi niż program ArcMap. Ta czynność w języku GIS to po prostu symbolizacja warstwy. Na tym slajdzie przedstawiam utworzoną przeze mnie wizualizację dla planu Płocka z 1976 roku. Największe okręgi powstały na obszarze rafinerii, czyli w tym miejscu oszacowano największą niedokładność mapy. Ponieważ rafineria jest chyba najbardziej strategicznym obiektem w Płocku, autor mapy prawdopodobnie celowo wprowadził zniekształcenia w tym miejscu. Inną metodą analizy kartometryczności jest analiza skali. Metoda ta wykorzystuje sieci trójkątów, których boki są odcinkami łączącymi punkty na obu mapach. Do każdego boku na mapie badanej przypisywane są współczynniki skali obliczone z długości odpowiadających sobie odcinków na obu mapach. Do środków ciężkości trójkąta na mapie badanej przypisywana jest średnia skala obliczona ze współczynników w danym trójkącie. Wizualizacją wyników są izolinie łączące środki trójkątów o tych samych wartościach. Ponownie posłużę się rysunkiem pomocniczym. Do środka trójkąta na mapie dawnej przypisywana jest średnia arytmetyczna ze współczynników skali pomnożona przez mianownik skali mapy współczesnej. Współczynnik skali to iloraz długości odcinka na mapie współczesnej i długości odcinka na mapie dawnej. Końcowy wynik jest oszacowanym mianownikiem skali mapy dawnej w miejscu mapy oznaczonym jako środek trójkąta. Próba automatyzacji analizy skali zakończyła się niepowodzeniem. Okazało się konieczne ręczne edytowanie boków trójkątów w jednej z sieci, tak aby obie sieci nie różniły się, tak jak na slajdzie. Problem sprawiły także różnice pojawiające się w identyfikatorach odpowiadających sobie boków, przechowywanych w kolumnach o nazwie FID. Różnice te uniemożliwiały dalsze obliczenia. W przypadku badania jednego planu wszystkie te problemy można przezwyciężyć, ale gdy w grę wchodzi na przykład kilkanaście planów, jest to uporczywe i lepiej skorzystać z aplikacji Map Analyst, o której powiem za chwilę. Przejdźmy teraz do metod graficznych. Oprócz metody okręgów istnieją inne graficzne metody. Najlepiej je zastosować z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji Map Analyst, która automatycznie generuje wizualizację równolegle z procesem kalibracji. W tym celu należy wprowadzić zbiory punktów. Współrzędne geograficzne punktów mapy współczesnej wprowadzam z pliku tekstowego, zaś punkty mapy dawnej wprowadzałem ręcznie, gdyż ArcMap i Map Analyst inaczej liczą współrzędne pikseli i nie mogłem ich wprowadzić z pliku tekstowego. Potem wystarczy wybrać metodę graficzną, opcję i rozpocząć tworzenie wizualizacji kliknięciem przycisku. Teraz pokażę wizualizacje utworzone w Map Analyst. Wektory przemieszczeń. Każdy wektor pokazuje, jak daleko jest punkt mapy dawnej od tego samego punktu na mapie współczesnej. Im dłuższy, tym większa niedokładność. Siatka zniekształceń. Im bardziej zdeformowane oczko siatki, tym większa niedokładność mapy. Izolinie zmienności. Im większa geolinia, tym samym większa niedokładność. Proszę zwrócić uwagę, że na ostatnich slajdach plan Płocka ma nienaruszony kształt, dzięki temu, że mapa dawna w aplikacji Map Analyst wraz z wizualizacją zniekształceń jest wyświetlana w osobnym oknie, nie musi więc być dopasowana do układu mapy współczesnej i jej obraz nie jest zniekształcony jak po wykonaniu kalibracji w oprogramowaniu GIS.
Prezentacja pomału dobiega końca, więc chciałbym przedstawić wnioski z tego, co wcześniej powiedziałem. Po pierwsze, chciałbym podkreślić ważną rolę otwartego oprogramowania GIS. Analizę przeprowadzamy wprawdzie w komercyjnym programie ArcMap, ale gdyby nie QGIS, nie zrobiłbym dobrej wiedzy. Programowanie GIS nie pozwala na pełną automatyzację analizy kartometryczności. Dla każdego badanego planu musiałem obliczać współrzędne punktów w arkuszu kalkulacyjnym. To, że musiałem użyć arkusza, pokazuje, że oprogramowanie GIS nie jest samowystarczalne. Poza tym nie umożliwia ono wygodnego przeprowadzenia analizy niektórymi metodami, co pokazuje przykład analizy skali. Na koniec chcę podkreślić, że program Map Analysis usprawnia przeprowadzenie analizy. Kalibracja i analiza stanowią jeden krok do wykonania w tym programie. Tworzenie wizualizacji zniekształceń nie sprawia najmniejszego problemu. Poza tym nie trzeba znać oprogramowania GIS, żeby móc oceniać kartometryczność map z wykorzystaniem metod graficznych. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie Mateuszu, serdecznie dziękuję za ten referat. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie zajmują się dawnymi mapami i korzystają z nowoczesnych technologii właśnie do ich analizy. Referatem podsumowującym dzisiejsze spotkanie będzie referat Pawła Wyszpińskiego. Pawle, oddaję Ci głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość opowiedzenia o pewnym zjawisku, jeżeli tak można powiedzieć, związanym z upowszechnianiem wiedzy na temat zniekształceń na dawnych planach. Ja po tym króciutkim wstępie pozwolę sobie zadać pytanie, czy udostępniłem prezentację? Tak. Jest. Tak. Slajdy się zmieniają. Tak, zmieniają się. Dobrze, to w takim razie mogę przechodzić do rzeczy. Proszę Państwa, o zniekształceniach na dawnych planach Warszawy chciałbym opowiedzieć w kontekście z jednej strony badań, z drugiej też pewnej formy ich upowszechniania, bo wydaje się, że nasze badania związane z dawną kartografią są, wymagają, potrzebują pewnego niesienia tej wiedzy gdzieś szerzej, również w publikacjach, które mają pewien charakter popularny, czy też popularno-naukowy. I proszę Państwa, chciałem się odnieść na wstępie do okazji prowadzenia badań, do okazji przygotowania tego namysłu, a także do okazji upowszechniania dawnej kartografii miejskiej właśnie również w kontekście tych obecnych na takich opracowaniach zniekształceń. Proszę Państwa, taką okazją jest z pewnością przygotowywana od kilku lat z pewnym powodzeniem przez Muzeum Warszawy seria wydawnicza Plany Warszawy, czy też szerzej przybliżania kolekcji kartograficznej muzealnej. Tu pozwoliłem sobie na przedstawienie grzbietów książek, które ukazały się bądź ukażą w ramach tej serii, czy też spojrzenie na te książki en face. Dlaczego je pokazuję? Dlatego, że w tych publikacjach udaje się nam, tu wymieniam publikacje, które do tej pory Muzeum Warszawy miało szczęście, miało przyjemność przygotować. To jest publikacja, która jest przygotowana do druku, czeka na sprawy proceduralne. Proszę Państwa, w tej serii książek o dawnych planach Warszawy możemy znaleźć trzy interesujące nas w kontekście
dzisiejszego spotkania elementy. Po pierwsze, reprodukcję dawnych planów miasta. Reprodukcję, która z założenia jest reprodukcją wierną pod względem jej cech geometrycznych. To jest reprodukcja 1:1 prezentowanego planu. To jest reprodukcja, która z założenia była skanowana tak, ażeby urządzenie, którego używaliśmy, nie wprowadzało własnych dodatkowych zniekształceń, a zatem plan skanowany na skanerze płaskim, plan, który odzwierciedla geometrię oryginału. To po pierwsze, przy okazji możliwe wierne zachowanie kolorystyki, bo to też pewien kontekst zniekształceń. Przecież zniekształcenia na planach to również w przypadku reprodukcji będą zniekształcenia barw, które pierwotnie autor zadał temu dziełu. Po drugie, proszę Państwa, ważny element też w kontekście zniekształceń, czyli historyczno-kartograficzne omówienie planu. Omówienie takie, które za każdym razem w treści analizy dawnego dzieła kartograficznego odnosi się do zniekształceń, no bo jakże mogłoby się do tego aspektu ważkiego dla zbiorów kartograficznych nie odnieść. I po trzecie, co mocno spaja moje przedstawienie z tym, co słyszeliśmy w dwóch poprzednich referatach, to jest, proszę Państwa, mapa pokazująca wynik kalibracji planu dawnego i planu współczesnego. To jest założenie ważkie. Oczywiście w takiej procedurze, która dopasowuje plan dawny do planu współczesnego. Można by wyobrazić sobie przecież działanie również odwrotne. W tym przypadku przyjęliśmy takie, a nie inne założenie. I proszę Państwa, zniekształcenia. To, nad czym się pochylam, to, co chciałbym, żeby w jakiś sposób wybrzmiało z mojego wystąpienia, to, proszę Państwa, odniesienie do dwóch rodzajów zniekształceń. Z jednej strony zniekształcenia geometryczne, te, które zostały przez autorów poprzednich referatów przybliżone Państwu w sposób bardzo, bardzo wyrazisty i bardzo taki precyzyjny, konkretny. A zatem te zniekształcenia związane z kartometrycznością, związane z poprawnością przekształcenia rzeczywistości na arkusz papieru, ale też zniekształcenia tematyczne. Zniekształcenia tematyczne to są takie, które odnoszą się do pewnych deformacji informacji, ale innych niż kształt, innych niż układ geometryczny, innych niż samo odwzorowanie. Kilka takich przykładów Państwu pokażę. Siłą rzeczy będą to przykłady bardzo, bardzo wyrywkowe. A zatem, proszę Państwa, przejdźmy do planów Warszawy. Ja pozwoliłem sobie prezentację ułożyć w odniesieniu do poszczególnych książek, w których można więcej na ten temat przeczytać, szerzej ten temat rozwinąć. Proszę Państwa, a zatem rok 1768, plan Warszawy dedykowany królowi Stanisławowi Augustowi. Proszę Państwa, rok 68 to był pomysł na opublikowanie dość mało popularnego w istocie planu Warszawy, który
tak wygląda, plan Warszawy dedykowany Stanisławowi Augustowi i tak dalej, skala 1 do 6900, 6500, zależnie od metody jej obliczania. Natomiast jest to plan, który tak naprawdę jest przetworzeniem, czy też jak mawiamy wśród historyków kartografii, filiacją innego opracowania. Planu z 1762 roku Piera Rico de Tiregaia. Tu widzimy wersję tego planu rękopiśmienną, niezachowaną do czasów współczesnych, natomiast wiernym przetworzeniem tego oto planu, planu z 1762 roku Piera Rico Tiregaia, planu miedziorytowego, jest właśnie wspomniany na wstępie plan Georgesa Louisa Lerouge'a z 1768 roku. Pod względem geometrycznym te plany w istocie w niewielkim stopniu się różnią, one są, można powiedzieć, opracowaniami zbieżnymi, opracowaniami tożsamymi. A zatem widzieliśmy plan Tiregaia, plan Lerouge'a, ale przekształceniami uproszczonymi, zredukowanymi pod względem skali, pod względem ilości informacji, zgeneralizowanymi będą również plany z 1772 roku. To Giovanni Antonio Battista Ricci Zanoni, wydając ten plan razem z mapą Rzeczypospolitej, tak zwaną mapą Zanoniego Jabłonowskiego, ale też plan Auberta, rytowany przez Pierre François Tardieu, wydawany w około 1790 roku, ale również wydawany w wieku XIX. Ten wątek zostawiam. Pokazuję te kilka planów dlatego, że chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na kilka zniekształceń tematycznych, czyli nie tych, w których autor niepoprawnie czy też niezgodnie z naszym dzisiejszym oglądem geometrii miasta prowadzi linię, tylko zniekształcenia nieco inne. Popatrzmy na starą Warszawę na czterech planach, czyli plan Piera Rico Tiregaia, plan Zanoniego, plan Auberta i jeszcze plan Lerouge'a, który może zostawmy, jeśli chodzi o nasze rozważania, i przyjrzyjmy się uważnie temu, co dzieje się na obszarze starej Warszawy na poszczególnych planach. Pierre Rico Tiregaia rysuje rynek starej Warszawy. Na środku widzimy budynek ratusza. Ratusz otoczony taką niską handlową zabudową, odpowiednik mniej więcej krakowskich sukiennic, aczkolwiek oczywiście to nie ta skala, to nie ten rozmiar zabudowy. Lerouge przerysowuje ten obiekt w sposób niemalże identyczny. Natomiast co się dzieje w roku 1772 na planie Giovanniego Antonia Battisty Zanoniego? Otóż mamy rynek opisany jako rynek po francusku, ale jednak na środku widzimy zabudowę tą odpowiadającą mniej więcej sukiennicą. Ten obszar rynku jest dość widoczny nie tylko z uwagi na nazwę, ale z uwagi na powierzchnię tego obszaru otaczającego owe sukiennice. Natomiast proszę Państwa, w roku 1772 na środku rynku starej Warszawy na planie Zanoniego nie widzimy ratusza starej Warszawy, a zniknie on z przestrzeni miasta dopiero za około 50 lat. To oczywiście nie antycypowanie przyszłości przez Zanoniego, to proszę Państwa istotne zniekształcenie tematyczne widoczne na planie Zanoniego jako filiacji, jako pewnym przetworzeniu planu Tiregaia. Rok 1790, czyli Aubert, tu nie dość, że nie mamy podpisu rynek, nie dość, że te powierzchnie rynkowe mają już taką samą szerokość jak
jak ulice starej Warszawy, również nie widzimy rynku staromiejskiego. To dlatego, że Aubert przerysowywał w istocie swój plan Warszawy z dzieła Zanoniego. A zatem tu również nie mamy rynku, przepraszam, ratusza, to również zniekształcenie tematyczne, istotna deformacja w przekazie informacji zawartej na dawnym planie. I spójrzmy na kolejny przykład, inne zniekształcenie, jakże przepiękne, proszę Państwa, popatrzmy na tę ulicę, ulica Nrzedzeka, niedaleko Arsenału Warszawskiego. Tu widzimy niewielki ciek, to nic innego jak rzeka Nalewka albo rzeka Nalewki, dwie nazwy przecież funkcjonowały. Proszę Państwa, cóż oznacza ta nazwa? Czy oby na pewno jest to Nrzedzeka? Nrzedzeka, może nad rzeką, jak niektórzy próbowali tłumaczyć w kontekście właśnie owej Nalewki. Otóż, proszę Państwa, nie. Popatrzmy na rozwiązanie tej zagadki. Ulica Nrzedzeka, podzielmy wyraz na dwa, Nrzedzeka. Nrzed, może to jakaś literówka, może to przed, a jeśli przed, to przed C, przed Zeka, czyli przed Zeka, czyli przed Zeckhausen. Zecka to nic innego jak Zeckhaus, czyli też Zeughaus, czyli z niemiecka mówiąc i ze staropolska także samo mówiąc, Arsenał, a więc ulica Nrzedzeka, to po prostu ulica przed Zeckhausen, przed Arsenałem. I ta nasza deformacja, to nasze zniekształcenie nazwy może wprowadzać nas w błąd, chyba że przeprowadzimy taki oto tok dość logicznego rozumowania. Proszę Państwa, i kolejne zniekształcenie, też tematyczne, popatrzmy na trzy plany. U góry plan Piera Rico Tiregaja, ten rękopiśmienny pokazany Państwu przed chwilą z ortogonalnym, z tym prostokątnym rzutem młynów pływaków, czy też inaczej mówiąc młynów łodnych, młynów czerpiących energię do mielenia ziaren z wody płynącej dużej rzeki, oddalony od brzegu, połączony pomostem, Tiregaj, rękopis. Na wersji mieziorytowej planu Piera Rico Tiregaja nie mamy już tak precyzyjnego rzutu ortogonalnego. Mamy takie podłużne kształty, zapewne, jak widzimy tu z boku, zakotwiczone tymi trzema liniami w dnie rzeki. Proszę Państwa, ale jeżeli popatrzymy na powierzchnię tego obiektu, zobaczymy takie ukośne szrafowanie. To szrafowanie odpowiada drewnianej zabudowie widocznej na lądzie. Proszę Państwa, to dalej znak młyna pływaka, tylko uproszczony, ale z zasygnalizowanym przekazem o drewnianym charakterze budulca. Natomiast proszę Państwa, jeśli spojrzymy na sam dół, rok 1768, ów plan Lerouge'a, o którym już wspominałem, tu nie mamy młynów pływaków. Tu Lerouge, nieobecny w Warszawie, nieznający tego miasta, a tylko przerysowujący dzieło Tiregaja, rysuje nam trzy wyspy u stóp Skarpy Warszawskiej w rejonie Nowego Miasta. A zatem kolejne zniekształcenie informacji, kolejna deformacja tematyczna informacji o mieście i zniekształcenia geometryczne. Spójrzmy na jeden drobny przykład. U góry plan Tiregaja, plan Lerouge'a. Jak widzimy, ten rysunek cały czas bardzo zbliżony, właściwie tożsamy. I rok 1765, w tym to roku Maciej Deutsch opracowuje pierwszy pomiarowy plan prawej części miasta położonego na prawym brzegu. Proszę Państwa, widzimy wyraźnie, bez stosowania nawet jakichkolwiek szczególnych narzędzi, że geometria przestrzeni tej u dołu i u góry pokazują nam obraz zupełnie innego miasta.
Kolejny z planów, który chciałem Państwu przywołać, rok 1939, księżnica Atlas, a zatem zdałoby się niesamowicie rzetelna, solidna, markowa, można by dziś powiedzieć, oficyna kartograficzna. Kliknąć w tabelkę. Tu nie, tu koło tabelki kliknąć. Proszę Państwa, i spójrzmy, co dzieje się na tym planie. Generalizacja, a zniekształcenia geometryczne, to uproszczenie czytelne na mapach. Doskonale widzimy chociażby tu na prawym brzegu Wisły w rejonie Witolina, gdzie, proszę Państwa, szerokość ulic widocznych na planie przewyższa czy też jest większa niż szerokość kwartałów zabudowy pomiędzy tymi ulicami. Oczywiście to typowy, oczywisty zabieg kartograficzny, który ma na celu zmieszczenie nazwy ulicy w świetle rysowanej ulicy. To sposób generalizacji, ale to też, proszę Państwa, swoiste zniekształcenie, z tym, że autorzy tego planu zaznaczają wyraźnie, że podziałka nie odnosi się do szerokości ulic. Ta szerokość staje się wyabstrahowana z kartometrycznego przekazu o mieście. W rzeczywistości te szerokości ulic wyglądają tak, jak u dołu na zdjęciu lotniczym z 1935 roku. To zniekształcenie, niezniekształcenie, tak można powiedzieć. Ale proszę Państwa, jeżeli sądzilibyśmy, że zacna księżnica Atlas wydała plan niezdeformowany, niezniekształcony, mylilibyśmy się. Widać, że te linie, które winny być prostymi, po skalibrowaniu z obrazem współczesnym różnią się miejscami, błędy odległości sięgają na tym planie nawet około kilkudziesięciu metrów. Ale spójrzmy na inny element tego planu, na zniekształcenia tematyczne, bo ja chciałbym je również mocno wyakcentować. Przejdźmy do historii. W końcu lat 20. opracowano plan zagospodarowania przestrzennego Warszawy. W owym czasie nazywał się on ogólnym planem zabudowania miasta stołecznego Warszawy, w którym zatwierdzono pomysł na jeden z placów warszawskich, plac Grunwaldzki, jako promienisty plac charakterystyczny przecież dla tamtych czasów. Rok 1935 na urzędowym planie miasta ten plac przybiera już kształt istniejącego placu. Przecież linie ciągłe na planie, one nam się kojarzą w sposób taki bardzo dokładny z tym, co istnieje, z tym, co rzeczywiście możemy zobaczyć w przestrzeni. Linie przerywane kojarzyłyby się nam z obiektami planowanymi albo obiektami w budowie. Księżnica Atlas przerysowuje informacje z planu urzędowego i takie miasto pokazuje nam na swoim planie z roku 1939, ale jeśli spojrzelibyśmy na rzeczywistość, na stan faktyczny układu topograficznego tego rejonu warszawskiego Żoliborza, to musielibyśmy skonfrontować rzeczywisty obraz na prawej ilustracji z obrazem na lewej ilustracji, zniekształcenie tematyczne, wprowadzenie obiektów, które jeszcze nie istnieją. To, jak to nazywam, jest nic innego jak przeaktualizowanie planu. Proszę Państwa, przeaktualizowanie takie, które nigdy nie ujrzało, nigdy nie zetknęło się z rzeczywistością. W roku 1938 już był inny pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni, a potem była wojna i tak dalej, i tak dalej. Dziś tylko nieliczne relikty tamtego pomysłu urbanistycznego możemy zobaczyć w przestrzeni miasta. Te ilustracje może pominimy. Rok 1912, plan Warszawy opracowany pod kierunkiem Williama Herleina Lindleya. Proszę Państwa, oryginał wygląda tak.
Natomiast jeżeli popatrzymy na zniekształcenia geometryczne, okazuje się, że pomiar lindlejowski z tegoż z lat 1881, właściwie do końca wieku czyniony, jest pomiarem na tyle wiarygodnym, że problemu z kalibracją tamtego miasta zobrazowanego w roku 1912, a wcześniej w 1900 na tym samym planie z planem współczesnym nie przysparza żadnych problemów, ale zniekształcenia tematyczne oczywiście pojawiają się na rysunku rzeźby terenu. Niektóre fragmenty są wyrugowane, znika rzeźba terenu wokół fortów warszawskich i wokół warszawskiej cytadeli. Rok 1925, Korpus Inżynierów Wojskowych i główny nasz bohater, główny plan to plan w skali 1 do 4800 złożony z 9 arkuszy i to 9 arkuszy to 9 różnorodnych sposobów zniekształceń obserwowanych na tym planie, ale Korpus Inżynierów opracował wcześniej, 10 lat wcześniej mapę okolic Warszawy. Spójrzmy na samo miasto. Zniekształcenia geometryczne, stara Warszawa nigdy w ten sposób nie wyglądała. Zniekształcenia tematyczne, znika nam południowa część zabudowy Zamku Królewskiego, a zatem te zniekształcenia, te deformacje tutaj są niezmiernie dobrze czytelne. Natomiast spójrzmy na efekt kalibracji tegoż planu Korpusu Inżynierów Wojskowych z roku 25 i z 2018 roku. Rzeczywiście połączenie tych dwóch miast było nie lada wyzwaniem. Tak wygląda efekt złączenia obu przedstawień. Proszę Państwa, rok 1955, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, plan wydany na okazję organizacji w Warszawie Światowego Festiwalu Młodzieży i o zniekształceniach jakże wiele można wyczytać w liście skierowanym do dyrekcji PPWKi przez jednego z czytelników planu. Nabyłem wydany przez Was ostatnio plan dzielnic centralnych, spodziewając się, że znajdę w nim wszystko to, co każdy przeciętny obywatel na planie jakiegokolwiek miasta, a tym bardziej stolicy, znaleźć się spodziewa. Ze zdumieniem stwierdziłem, że w porównaniu do wydanego w 1948 roku planu wprowadziliście zmiany, które zamiast aktualizować wydawnictwo, dają obraz miasta z epoki przed wynalezieniem kolei żelaznych i komunikacji lotniczej. Zostawiam dalszą opowieść, bo chciałbym, żeby spojrzeli Państwo na ten slajd i rzeczywiście jest to miasto sprzed wynalezieniem kolei żelaznej, tu linii kolejowej, mimo że opisane mam serce, jako żywo ani jednej, ani drugiej nie znajdziemy. Proszę Państwa, to zniekształcenie zdecydowanie tematyczne. Do zniekształceń tematycznych może należeć również brak portu praskiego, czytelnego na planie jeszcze z roku 45, portu Czerniakowskiego, również czytelnego na planie z 45 roku. Proszę Państwa, wspominałem o braku kolei. Tu są przykłady owego braku linii kolejowej. Ona tu przecież powinna przebiegać. Opis dworca Gdańskiego przerzucony o jakieś 300 metrów od rzeczywistego położenia dworca. Ulica, którą w tej chwili Państwu pokazuję, nigdy nie istniała. To jest ulica ukrywająca przebieg linii kolejowej. Podobnie rzecz wygląda na prawym brzegu Wisły. No i spojrzenie na zniekształcenia geometryczne na tym planie. Siatka zniekształceń z prawej strony, z lewej strony plan zdeformowany. Jeśli spojrzymy na skalę, zobaczymy,
skalę od 1 do 18 400 do 1 do 21 600, właśnie nawet 700, zależnie na którym odcinku skale na tym planie były mierzone. Sposób deformowania planu to tylko jako taka szybka ilustracja. Pozostawię go bez komentarza z uwagi na kończący się czas mojego wystąpienia. I ostatni zestaw planów, plany z roku 1641 i 1655. Proszę Państwa, plan Izraela Hoppego 1641, plan, który w swych kształtach pokazuje miasto takie, jakie nigdy nie istniało, jakiego nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Ten prostokąt widoczny na środku planu to nic innego jak stare miasto. A kształt starego miasta w Warszawie w pewnym uproszczeniu można porównać z półokręgiem. Tu mamy prostokąt. Proszę Państwa, porównajmy plan Izraela Hoppego z 1641 roku z miastem współczesnym, próbując go nieco naciągnąć, tak jak widać to na wyniku kalibracji wykonanym przez Witolda Piotrusiewicza. Proszę Państwa, te linie nam zaczynają uciekać, powierzchnie się rozciągają. Tu rzeczywiście wyraźnie widać, że obraz jest niesamowicie zdeformowany, ale proszę Państwa, nie bądźmy tak bardzo krytyczni w ocenie Izraela Hoppego. Pomyślmy o tym, że Hoppe zachował właściwe sekwencje skrzyżowań, że liczba kamienic, czy też liczba budynków, które znajdują się przy pierzejach ważniejszych ulic, jest bliska rzeczywistości, bo przecież ważniejsze wydaje się spojrzenie na planie i zrozumienie, że w siódmej kamienicy za rogiem znajduje się powiedzmy dzisiaj fryzjer, niż że znajduje on się 78 metrów od skrzyżowania. Co jest ważniejsze? Jakie sposoby mierzenia przestrzeni są dla nas istotne? Może to jest usprawiedliwienie dla Hoppego. I wreszcie plan ostatni, czyli plan Warszawy Erika Dalberga z 1655 roku, tak wynika z tytułu, ale w istocie Dalberg mógł skartować to miasto dopiero w 1656 roku, a może i później, plan wydany w 1696 roku. Natomiast jeśli o zniekształceniach mowa, to proszę Państwa, one są stosunkowo niewielkie wewnątrz starej Warszawy. To, co dzieje się poza miastem, nie nadaje się do nawet najmniejszych prób kalibracji, ponieważ to jest przestrzeń wyobrażona, to jest kartograficzny sygnał o tym, że oto wokół miasta starej Warszawy znajduje się przestrzeń zurbanizowana, i tyle. Od odpowiedników tamtych ulic czytelnych tutaj na współczesnym planie próżno by szukać, a już na pewno nie można by mieć pewności, że zidentyfikowaliśmy je w sposób prawidłowy. To jedna informacja ważna, ale druga informacja też ważna. Plan, który zwykł być traktowany przez lata jako rzut ortogonalny starej Warszawy, ten rzut prostokątny, on, proszę Państwa, w istocie daje nam rozbieżną perspektywę oglądaną od strony zachodniej, tu mniej więcej mamy przecież zachód, perspektywę rozszerzającą się ku Wiśle w taki sposób, że w przypadku ulicy Rycerskiej skala mierzona na tym odcinku to jest około 1 do 5500. Skala mierzona w linii ulicy Piwnej to już jest 1 do 4250, ale gdy zbliżamy się do ulicy Kanonii, do ulicy Jezuickiej, to w tej linii skala planu osiąga wartość około 1 do 3000
800, a zatem nasze wyobrażenie o ortogonalnym spojrzeniu na Warszawę okiem Erika Dahlberga tryska. Mamy perspektywę jeszcze na dodatek przedziwnie odwróconą, ale na więcej opowieści na ten temat czasu niestety nie mam, czego niezmiernie żałuję, proszę Państwa. I na tym przykładzie kończę swą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pawle. Szanowni Państwo, no troszeczkę przekroczyliśmy wyznaczony czas. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę skontaktować się z którymś z autorów lub chciałby po prostu skontaktować się z nami, tutaj podaję Państwu, mam nadzieję, że one są widoczne teraz, podaję namiary. Można wchodzić na naszą stronę, można pisać do nas, można śledzić nas na Facebooku, a jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie do dzisiejszych referatów, również można to zrobić za pomocą Facebooka. To tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję Państwu za ciekawe referaty. I pozostaje mi zaprosić do śledzenia naszej strony. Być może wkrótce zorganizujemy dla Państwa kolejne takie spotkanie.